Witam wszystkich zebranych tutaj ludzi. Nazywam się Tomek i zawodowo donoszę na ludzi. Cześć Tomek. Posiadam 3 kawałki plastiku, które czynią mnie dzisiaj najbardziej poszukiwanym pracownikiem w Wielkiej Brytanii. Do pracy chcą mnie wziąć tak bardzo, że dostałem nawet list imienny od rządu, żeby rzucić na ziemię czymkolwiek się zajmuję. Żeby w tej chwili przestać podjadać brytyjski benefit i niezwłocznie zacząć pracować w transporcie. Jak to wszyscy dostali takie listy? Podobno największym więzieniem na Ziemi, widzianym gołym okiem z kosmosu, jest Australia. Podobno największą dziurą na Ziemi, widzianą gołym okiem z tego samego kosmosu, jest dziura w zatrudnieniu kierowców zawodowych w Wielkiej Brytanii. Przez te 3 kawałki plastiku Anglia codziennie szlocha, abym pilotował jej flotę. Ludzie tacy jak ja! Debilu, idź wreszcie coś zarób. Jak zostałem najbardziej potrzebnym pracownikiem w Wielkiej Brytanii? Zaczęło się 4 lata temu, kiedy ja i jedyny wówczas kolega, którego jeszcze nie sprzedałem, popełniliśmy zasadniczy błąd. Zobaczyliśmy roczne wynagrodzenie wspólnego znajomego, który od wielu lat szalał ciężarówkami po całej Wielkiej Brytanii. Zaczęło się w sumie od niewinnej rozmowy. Szymek, znany z bardzo wysokiej kultury osobistej, zapytał tylko dyskretnie: a wy co macie takie zmarnowane te wasze fabryczne mordy? Orderów dojebało, co? Ja może szybciutko przetłumaczę Szymka na język polski. Szymek wyraził daleko idące zaniepokojenie faktem, że mizernie wyglądamy, po czym logicznie połączył to ze zwiększoną liczbą zamówień w zakładzie pracy. Jako remedium na nasze smutne fabryczne mordy wydrukował swoich ostatnich 5 P60. P60 to w Wielkiej Brytanii roczne sprawozdanie dochodowe. Może krótka wstawka dla tych wszystkich z was, którzy w Wielkiej Brytanii nigdy nie byli, bo my tu często na przerwie, na parkingach porównujemy między sobą własne P60. Porównujemy, aby raz na zawsze ustalić, kto jest najlepszym kierowcą w Wielkiej Brytanii i gdzie jest twoje miejsce w szeregu. No i nigdy nie zapomnę, w jaki sposób Szymek wykładał swoje P60 na stół. 40 za roczek, 40 za roczek. Tu zajebałem od chuja nocek, 50-teczka, 56. Ja i jedyny niesprzedany wówczas kolega z fabryki spojrzeliśmy jedynie na swoje P60 z fabryki. 20 za rok, 20. Tu zaszalało się z nadgodzinami, to 22. Tu nawet 23. A tu firma szarpnęła się na podwyżki, to 24,5. Tutaj 20. Decyzja o pozostaniu kierowcą zapadła natychmiast, zanim Szymek rzucił na stół drugą P60. Podczas kiedy bezrobotny kierowca znowu rozmawia sam ze sobą, ja ponownie robię zakupy przez internet używając Letyshops. Letyshops to serwis cashback, który współpracuje z ogromną ilością sklepów online, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Kupując online za pośrednictwem tej platformy, sprawiam, że mniejszy lub większy procent wydanej gotówki zawsze wraca na moje konto. Letyshops odpalam za każdym razem, kiedy w szafie robi się miejsce na nowy ciuszek, a benefit krzyczy, że widział nowy obiektyw i kiedyś mi za niego na pewno odda. Sam proces odzyskiwania pieniędzy za zakupy jest banalny. Loguję się na Letyshops, przechodzę do interesującego mnie sklepu, kupuję sobie prezent, a cashback automatycznie nalicza się na moim profilu. Po wszystkie szczegóły zapraszam do linku w opisie do filmu. Chłopaki, robota jak robota, bez stresu, bo bez ludzi. Hipnotyzował Szymek. A jak po jakimś czasie porozmawiacie z chłopakami z firmy, to nauczą was tajnych trików ninja. Takie trackerskie ninjitsu, tylko dla wtajemniczonych. Jak się zna taki ninjitsu, to i ciężarówka poleci ponad limit. Nigdy nie zapomnę, jak napierdalałem autostradą 110. Jak się ma dobry magnes, to czas stoi w miejscu. A jak się lubi smak ropy, to i do CPN-u własnym autem nigdy nie pojedziecie. Powaga, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz tankowałem w Aździe. Rozjaśniło mi to trochę zagadkę, dlaczego Szymek miał od zawsze ksywkę Vin Diesel. I dlaczego, jak mówił, to czuć od niego było ten diesel. No ale przekonał nas. Ja i jedyny niesprzedany wówczas przeze mnie kolega w tym samym momencie zapisaliśmy się na kurs kierowców ciężarówek. Kurs, który odbywał się jeszcze tu, w Wielkiej Brytanii. Bo to była całkiem inna Wielka Brytania. To było jeszcze w czasach, kiedy o Brexicie mówiło się w kategoriach: co ty, nie wyjdą, na pewno nie w tym roku, kto im będzie tu pracował. Maseczki to nosili wyłącznie mieszkańcy Japonii, bo cholera wie, co im się tam na tych wyspach od zawsze unosi. A o brytyjskim IR35 mówiło się: no co ty, na pewno w tym roku nie wprowadzą. Księgowy na to spojrzał i mówił: nie ma opcji. Przecież jak to wprowadzą, to kto im będzie tu pracował? Cieszę się, że żaden z tych 3 scenariuszy nigdy się nie sprawdził. Kolega, którego wówczas jeszcze nie sprzedałem, zapisał się na kurs do ośrodka położonego najbliżej domu. Fajny, elegancki ośrodek. Nie grało mi tam jedynie wszystko. Jako szybka recenzja tego ośrodka powiem, że na ich plac wjeżdżało się, omijając samochodem wiecznie zamkniętą bramę. Poważnie, przyjeżdżasz na miejsce w godzinach otwarcia i stajesz przed zamkniętą bramą. Nic się kurwa nie otwiera. Po kilku minutach myślisz sobie:
No chyba są nieczynni. Ale w sumie szpara po lewej stronie bramy jest na tyle szeroka, że mogę spróbować się swoją osobówką przecisnąć. I kiedy myślisz, czy przejechać przez szparę, czy nie, z baraku wychodzi pracownik i macha do ciebie ręką, pokazując klarowne instrukcje. Na miejscu jest jeszcze lepiej. Wszyscy losowo napotkani pracownicy ośrodka odsyłali mnie z uporem maniaka do pani pracującej w recepcji. Pani w recepcji poda ci wszystkie niezbędne daty, mate. Pani w recepcji powie ci, co my w tym ośrodku robimy, mate. Pani w recepcji powie ci, jak się tu w ogóle zapisać, mate. My tu w sumie tylko pracujemy, mate. Spokojnie, już ona ci powie, jak wymienić prawo jazdy z polskiego na angielskie. Ona tu wszystkim dowodzi i za wszystkich myśli, mate. Nikt nie zauważył, że pani w recepcji od 2 tygodni nie było w pracy, bo urodziła, przebywała w szpitalu, a tak w ogóle to przez najbliższy rok jej nie będzie. Skąd o tym wiem? Pani z recepcji wszystkie telefony odbiera na porodówce i prosi, aby dokumenty najlepiej wysyłać jej na adres domowy, bo ona po cesarce ma problemy z chodzeniem. Kumpla, którego do tej pory jeszcze nie sprzedałem, zostawiłem w ośrodku mate, tak zwanej porodówce, a sam zapisałem się do innego ośrodka, podobno lepszego. Takiego, gdzie zawsze zdaje się za pierwszym. Przestań gadać do prania rozwieszonego w ogrodzie. Sam kurs rozpoczął się bardzo optymistycznie. Pani w recepcji, istniejąca w recepcji, zapewniła, że jeśli zepnę poślady, to wszystko sobie ogarnę i wszystkie egzaminy pozdaję w ciągu najbliższych 2 miesięcy. To, czego nie powiedziała, to fakt, że jeśli przez całe życie śmigałeś osobówką i nagle obudziłeś się z wizją pozostania kierowcą ciężarówki, to czeka cię wielomiesięczna droga krzyżowa przez asfalt zakończona przybiciem do siodła. To nie był rok pański brytyjski 2021. Nie dało się kompletu kursów i egzaminów zrobić w 15 minut, omijając manewr cofania do zatoczki. W tamtych czasach nikt jeszcze nie bił się o kierowców. Było ich na rynku multum, kosztowali grosze, a egzaminy poprawkowe istniały. Sam proces robienia brytyjskiego prawa jazdy zaplanowany jest tak, aby było jasno i przejrzyście. Tak jak kurwa wszystko w tym kraju. Zanim w ogóle zapiszesz się na kurs, zanim dotkniesz klamki ciężarówki treningowej, zanim pierwszy raz przekręcisz kluczek w stacyjce, zanim w ogóle zaciągniesz się przepoconym powietrzem po poprzednim kierowcy, który spał w kabinie, do ośrodka musisz dostarczyć certyfikat z danego egzaminu teoretycznego na kategorię C. Niespodzianka! Aby zapisać się na kurs, trzeba zdać inny kurs i mieć z tego certyfikat. Przyjście do ośrodka szkolącego kierowców i zgłoszenie chęci szkolenia się jako kierowca, bo chcesz kurwa zostać tym kierowcą. To krok 3 z 6. No logiczne. Dziecko plus zapałki równa się pożar. Pożar minus zapałki równa się dziecko. Jak zdobyć certyfikat, aby zacząć kurs? Aby nauczyć się jeździć ciężarówką? Najpierw trzeba wejść na Google'a, znaleźć najbliższy ośrodek egzaminujący kierowców i umówić sobie przez internet datę najbliższego egzaminu z teorii. No dobra, ale o co w ogóle będą mnie tam pytać? Skąd mam wziąć pytania na ten test? Ile w ogóle jest tych pytań? Dobry, kulturalny Szymek nakierował mnie na aplikację, która zawierała 900 pytań. I te pytania trzeba było wyryć na blachę, tak jak polskie prawo podatkowe. I mniejsza z tym, że niektóre odpowiedzi mają sens dopiero w momencie, kiedy patrzysz na nie pod wpływem. W aplikacji przeczytacie rzeczy, o jakich nie śniło się filozofom ani Brytyjczykom po Brexicie. A co oznacza sytuacja, w której jadący przed tobą kierowca otwiera prawe okno, wystawia rękę i zaczyna kręcić wiatraki? No, jesteś taki mądry, to jaka jest odpowiedź? Tak, kierowca wystawia przez okno prawą rękę, a nie lewą. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Kierowca siedzi po jedynej, słusznej stronie. Po prawej. To do mnie rząd brytyjski przysłał list, nie do ciebie. Wracając do pytania. Aplikacja uczy, że kierowca, który jedzie przed tobą, otwiera prawe okno i zaczyna prawą ręką kręcić wiatraki. Wcale nie wysyła ci wiadomości: wyprzedź mnie. On tylko sygnalizuje, że będzie skręcał, ponieważ zjebał mu się kierunkowskaz. Logiczne. I bach, poprawka. A ile gaśnic ma być w pojeździe ciężarowym? I bach, poprawka. Jak ułożyć na ziemi osobę, która miała wypadek, rozwaliła głowę i przestała oddychać? Wszystko jedno. I bach, poprawka. O, albo taka scenka sytuacyjna na egzaminie. Drogę zajechał ci swoim samochodem starszy człowiek i jak to starszy człowiek, gwałtownie zahamował. Tym samym ciebie, jako kierowcę ciężarówki, zmusił do gwałtownego hamowania. Słyszysz tylko w przyczepie, jak rozwalają ci się te wszystkie butelki z mlekiem. Butelki z mlekiem. W tej sytuacji ty, jako prowadzący pojazd ciężarowy, powinieneś A. nakrzyczeć na starszego człowieka. B. W ramach kary uderzyć lekko samochodem ciężarowym w samochód starszego człowieka. C. Otworzyć okno i demonstracyjnie rzucić śniadaniem w szybę starszego człowieka. D. Wstrzymać nerwy i przejść do normalnych, rutynowych czynności. Nie pamiętam, co zaznaczyłem, ale bach, poprawka. Na 100 pytań, które czekają na was na teście teoretycznym, 85 poprawnych odpowiedzi gwarantuje zdany egzamin. To wszystko? Mogę już iść do ośrodka i uczyć się na kierowcę ciężarówki? No nie, to by miało zbyt wiele sensu. Zanim w ogóle wsiądziesz do treningowej ciężarówki, musisz przejść jeszcze egzamin na spostrzeganie potencjalnych zagrożeń, które czekają na ciebie na jezdni. I tutaj to już w ogóle są jaja. W ośrodku egzaminacyjnym na komputerze z Windowsem 98 odpalana jest seria animacji i filmików, na których obserwujesz świat oczami kierowcy. Twoim zadaniem jest naparzać w lewy przycisk myszki, ilekroć uważasz, że któryś element krajobrazu na którymś etapie może skończyć pod kołami twojej ciężarówki. Na poboczu bawi się dzieciak. Klik. Na podjeździe facet myje auto. Klik. W lusterku błyska karetka. Klik. Oblodzona droga. Klik.
Pada śnieg. Klik. Koleś z aparatem jedzie środkiem M25. Potrójny klik. Twoja stara przechodzi z telefonem przy uchu przez jezdnię. Chwila. Jaki klik? Jaki zaraz klik? Po co zaraz pochopnie walić po guzikach starej myszki? Komputer w ośrodku ma swoje lata. Trzeba rozważnie naciskać klawisze. Aha, pytanie do zawodowych kierowców, którzy też dostali list. Podpowiedzcie mi, co ja miałem wcisnąć w takiej sytuacji. Bo mi odpalił się filmik, w którym moja ciężarówka jechała lewym pasem autostrady przez 2 minuty. Pusta autostrada. Po lewej pobocze, po prawej nic. Nikt mnie nie wymijał. W kabinie nikt nie opowiadał głupich dowcipów. W lusterkach pusto. Filmik dobiegł do końca, a ja ani razu nie kliknąłem w przycisk myszki. Zgodnie z zasadą tego egzaminu na drodze wydarzyło się przynajmniej 5 niebezpiecznych sytuacji. I bach, poprawka. Żeby jeszcze jakiś kurwa Mercedes jechał środkiem. Bo mógł, bo zawsze tak jeździ. A tu nic, zero. Po zdaniu egzaminów teoretycznych i po zgarnięciu certyfikatu musiałem wznieść się na wyżyny aktorstwa. Musiałem wysępić od Marioli 1200 funtów i fałszywie obiecać, że kiedyś oddam. Nigdy nie miałam wielkich oczekiwań. Ale i tak się zawiodłam. Tak przygotowany mogłem wreszcie zapisać się do ośrodka i opłacić sobie 5-dniowy kurs oraz egzamin. Na ciężarówkę małą, tak zwaną klasę drugą. Za jedyne 1200 mariolowych funtów. Przez 5 dni pod rząd, po 4 godziny dziennie. Jeździłem ze starszym, zniszczonym psychicznie i fizycznie Brytyjczykiem, który co 15 minut pytał... To czym ty tam się zajmujesz? Natomiast 5 dnia, mniej więcej w porze obiadowej, z ciężarówki wysiadł wreszcie trener, a wsiadł egzaminator. Egzaminator to człowiek, który udowadnia ci, że w życiu pewne są jedynie 3 rzeczy. Śmierć, poprawki i to, że w dniu egzaminu, jadąc po tych samych drogach, po których jeździłeś przez ostatnie 4,5 dnia, prawa noga i tak będzie ci drżała, w gębie ci zaschnie, a ty zaczniesz robić błędy, o jakie byś się w życiu nie podejrzewał. Egzaminator nie rozumie, dlaczego nagle wymusiłeś na rondzie i w sumie to ty też nie rozumiesz. Dodam tylko, że poprawka w tamtych czasach kosztowała prawie 400 funtów i że ja ci obiecuję, Mariola, że ja ci to kiedyś oddam. Wiesz, jaka jest różnica pomiędzy tobą a serwisem Cashback? Serwis zwraca chociaż część kasy. Sam egzamin trwa bite 60 minut i nieważne, czy spieprzysz go na początku, czy w środku. Egzaminator do samego końca ci o tym nie powie. Odznaczy sobie tylko w zeszycie, że jesteś debil, ale do końca będzie prosił cię o wykonywanie standardowych czynności. To trochę inaczej niż w Polsce, bo tam egzamin potrafi zakończyć się nawet przed wyjechaniem na miasto. A prawdziwi hardkorowi kierowcy, którzy wyjechali w Polsce na miasto, potrafili do ośrodka wracać na miejscu pasażera, bo to wkurwiony egzaminator siedział za kierownicą. Tu w Anglii to jest spokojnie. Na tyle spokojnie, że dochodzę do wniosku, że nawet gdybyś w 5 minucie rozjechał matkę z dzieckiem, to następnym, co powie ci egzaminator, będzie: o rany. A teraz proszę, abyś jechał na tych światłach prosto, a następnie wjechał na rondo, pojechał w lewo, a tam rozpocznie się 10-minutowy etap jazdy niezależnej. Ja na przykład do samego końca egzaminu musiałem parkować w ciasnych zatoczkach, otwierać tylne drzwi ciężarówki, sprawdzać, co przewożę, tylko i wyłącznie po to, aby na samym końcu egzaminu dowiedzieć się, że 60 minut temu, wyjeżdżając z ośrodka na miasto, nie spojrzałem w prawe lusterko i to jest krytyczny błąd. On tego nie przepuści. Po pełnej godzinie egzaminu, nie wcześniej, facet mówi ci takie rzeczy. Oceniłem cię negatywnie, ponieważ zauważyłem, że ty ciężarówką ruszasz z biegu pierwszego. To była, kurwa, manualna skrzynia biegu. Po co ruszać z jedynki? Startuj z trójki albo z czwórki. To jest ciężarówka, to nie jest osobówka. No to tak na przyszłość. Po co masz sobie robić dodatkową pracę? Namachasz się to ręko niepotrzebnie. Po co ci dodatkowa praca? Widzimy się na poprawce. Wyjeżdżając z ośrodka egzaminacyjnego, tylne koło lekko uszczypnęło krawężnik. Lekko uszczypnięty krawężnik, czy mocno rozjechany krawężnik, to zarówno dla egzaminatora, jak i dla kursanta jednoznaczny sygnał. Widzimy się na poprawce. Tomasz, ty dzbanie niedogotowanej herbaty. Przed wyjechaniem na miasto nie otworzyłeś tylnych drzwi ciężarówki i nie sprawdziłeś, co ty tam w ogóle przewozisz. A co jeśli siedział tam Osama Bin Laden? Widzimy się na poprawce. Tomaszu, oceniłem cię negatywnie, ponieważ my tak od godziny jeździmy sobie po tym mieście, a nawet nie sprawdziłeś, czy lodówka działa. Włączona jest, wyłączona, chłodzi produkty, nie chłodzi... Dobra, skończ. Może powiedz, kto płacił za wszystkie poprawki? Po skończonym kursie praktycznym i po zdaniu za pierwszym razem przychodzi pora na dobrą wiadomość. Nadal jesteś nikim, a przed tobą jeszcze tylko 2 kursy i 3 egzaminy. Albo 1 kurs i 2 egzaminy, jeśli twoją ambicją jest rozwożenie ludziom zakupów do końca życia. I nigdy nie będziesz zarabiał tyle, ile zarabiał Szymek. A że ja ciągle pamiętałem te 50 rocznie, 60. To kolejnym zadaniem na niekończącej się liście zabaw i uciech było pożyczenie od Marioli kolejnych 1200 funtów. A następnie zapisanie się na kurs i egzamin na ciężarówki z przyczepami. Tak zwane C plus E, lub bardziej elitarnie, klasa pierwsza. Bo zakończyć karierę na kategorii C to, wiecie, nawet jest taki kawał. Pyta jeden kierowca drugiego: ty, a jak mam prawo jazdy kategorii C, to mogę jeździć autobusami? Na co ten drugi odpowiada: jak sobie kupisz bilet? No więc ja chciałem sukcesu, ja chciałem kategorię C plus E. No i wówczas zabawa zaczyna się od początku. Biedniejszy o prawie 2500
nie moich funtów. Biedniejsze o setki funtów zostawione na poprawkach. Zaczynasz z tym samym człowiekiem jeździć po tych samych ścieżkach. Mówili mi, że ciężarówką z przyczepą jeździ się łatwiej. Kłamali niewyobrażalnie. Mówili, że ciężarówką z przyczepą łatwiej się skręca, bo zestaw łamie się w połowie. Kłamali. Nie mówili, jak łatwo wówczas zahaczyć tyłem nawet dwa samochody. Nie pytajcie, nie czas na to. Ja już od tamtej pory zmieniłem adres. Mnie na tym etapie pocieszał już tylko jeden fakt. Jedyny, niesprzedany jeszcze przeze mnie kolega, który również robił już kurs na C+E, jeździł w jednej kabinie nie tylko z trenerem, ale również z drugim chłopakiem, który uczył się na kierowcę. Bo są ośrodki szkolenia kierowców i są ośrodki szkolenia kierowców. Trener co chwilę kazał im zjeżdżać na pobocze i zamieniać się między sobą. A ja to... klasa! Ciężaróweczka tylko dla mnie, jazda przez znane ulice i pytanie co 5 minut. Czym się zajmuję? Aha, kiedy tak leciałem sobie przez lokalną wioskę, to trener zadał mi niespodziewane pytanie. A tak w ogóle to przypomnij mi, czym ty się... Czy mam już zrobiony certyfikat? CPC! Bo jeśli poważnie myślę o pracy jako kierowca, to on nie rozumie, dlaczego ja jeszcze nie mam certyfikatu CPC. Co to jest, kurwa, certyfikat CPC i dlaczego do tej pory jeszcze o nim nie wiedziałem? Google, szukaj, jest! Kolejny test, o istnieniu którego trzeba się domyślić, że istnieje. Kolejny test, na który trzeba niezależnie umówić się w ośrodku egzaminacyjnym. Kolejny test, do którego pytania znajdziesz w kolejnej aplikacji. Za kolejnych kilkanaście funtów. Kolejny test składający się z inteligentnych pytań typu: jeśli George nie sprawdził we Francji swojego nadkola i na teren Wielkiej Brytanii nielegalnie wwiózł 18 imigrantów, to ile pieniędzy George zapłaci za każdego z nich? Podpowiem, że jeden przywieziony na wyspy Hassan kosztuje więcej niż cały ten kurs na ciężarówkę razem wzięty. Nawet z przyczepami. Dobra wiadomość jest taka, że egzamin teoretyczny na CPC składa się jedynie z 50 pytań. Prawidłowo odpowiedzieć wystarczy na 40. Zła wiadomość jest taka, że pytania układał człowiek po silnej dawce leków psychotropowych. Test składa się ze scenek opisowych. Scenki opisowe z reguły zaczynają się spokojnie. Jest sobie jakiś kierowca, który stoi przed jakimś tam zadaniem. No i te same scenki kończą się w momencie, kiedy kierowca znajduje się w monochromatycznej dupie. Nie ma papierów przewozowych, zapomniał karty, zdradziła go żona, a z nadkola wystaje mu ręka martwego Mahometa. Pytania do modułu CPC podobno układa samo życie. Podobno. Po co mi zdany egzamin teoretyczny i certyfikat CPC? Po to, żeby zapisać się na kurs praktyczny i egzamin CPC. Trwa to 30 minut, kosztuje 300 funtów i polega na zademonstrowaniu egzaminatorowi, że wiem, co robię. Że znam wszystkie zakamarki ciężarówki i wiem, gdzie szukać nielegalnych emigrantów. I że na pewno nie wwiozę ich ze sobą na teren Wielkiej Brytanii. Bo oni od tego mają łódki, a nie moje nadkole. Plus trzeba zademonstrować, że nie rozpierdoli się ciężarówki o zbyt niski most. No ale okej, to zdałem. To wszystko? No nie. Trzeba jeszcze dokończyć egzamin na C+E, a więc wyjechać wielkim zestawem na miasto i przez cały czas miło uśmiechać się do egzaminatora. Więcej poczucia humoru mają, kurwa, kamienie niż brytyjski egzaminator. Rada dla wszystkich początkujących. Egzamin praktyczny na C+E umawiajcie sobie na godzinę 10 rano. Korki są takie, że przez te 60 minut przejdziecie maksymalnie 2 mile. Jadąc, pilnie obserwujcie zeszyt pana egzaminatora, bo on tam ma takie dwie kolumny, lewą i prawą. I jeśli zaznaczy coś w kolumnie lewej, to możecie równie dobrze zjechać na pobocze, oddać kluczyki, wysiąść z ciężarówki i zadzwonić po taksówkę. No nic z tego już dalej nie będzie. Skąd ja wiem o lewej kolumnie? No wiem. Ale w końcu przyszedł ten dzień. Po wydaniu tysięcy mariolowych funtów na testy, poprawki, egzaminy, taksówki, poprawki, nareszcie stałem się posiadaczem 3 ultra drogich kawałków plastiku. Tylko i wyłącznie po to, aby w pierwszej firmie przewozowej, do której złożyłem papiery, dowiedzieć się, że oni tu płacą dniówki. Nie godzinówki, tylko dniówki. Firma płaci 105 funtów brutto dziennie. Dostanę trochę więcej, jeśli będę jeździł w soboty i niedzielę. Ale od poniedziałku do piątku to oni płacą 105 funtów brutto dziennie. Myśląc, że po prostu źle trafiłem, poszedłem do drugiej firmy przewozowej. No i tam było na bogato. 9 funtów i 25 pensów za godzinę jazdy. Każda kolejna godzina to już nadgodzina warta zawrotne 10,25. No a w trzeciej firmie, do której złożyłem papiery, to już w ogóle było Eldorado. 9,55 za pierwszych 8 godzin jazdy dziennie. Każda kolejna nadgodzina, każdy przepracowany weekend, każdy przejeżdżony dzień ustawowo wolny od pracy, wart był 13 funtów na godzinę. Ponosisz odpowiedzialność za spóźnioną dostawę. Ponosisz odpowiedzialność za uszkodzony w trasie towar. Ponosisz odpowiedzialność za utracenie towaru. A w przypadku transportu międzynarodowego ponosisz odpowiedzialność za przewozy na gapę. A jak chcesz zarabiać tyle, ile zarabiał Szymek? 50. 50.
60. To musisz nauczyć się aktywnie spać w kabinie. Jeśli chcesz zarabiać tyle co Szymek, naucz się nie wracać na noc do domu, bo wracanie do domu po prostu się nie opłaca. Dlaczego w Wielkiej Brytanii nikt już nie chce pracować jako kierowca? Bo inflacja w tym kraju zapierdala tak bardzo, że niedługo w milionerach pierwsze pytanie będzie za milion. Bo niedługo jak na stacji benzynowej zapytają cię: pan leje diesla czy benzynę? To ty odpowiesz: a nie, dziękuję, ja tylko się rozglądam. Bo niedługo aktywista polewający się benzyną potraktowany będzie jako człowiek, który chce pachnieć czymś drogim. Bo miesiącami idziesz przez gruz po prawo jazdy, pocisz się na egzaminach, aby na samym końcu dowiedzieć się, że godzinówka kierowcy jest śmieszna jak pożar w sierocińcu. Za dzisiejszy odcinek ogromne podziękowania lecą w stronę patronów kanału. Dzięki temu, że jesteście, otwieramy razem z Mariolą lodówkę. Tam, na wszystkich trzech półkach, znajduje się jedzenie. Mariola cieszy się, że powoli dobijamy do połowy pierwszego progu. Z czego tu się cieszyć? Jeśli wyjadę na jakiś czas do Londynu, to w domu będzie sama. Szczególne podziękowania wędrują do piątki patronów: Adama Pietury, Roberta Pokrywińskiego, Anny Jakubowicz, Grzegorza Włodarczyka i Marka Suleńskiego. Dziękuję, że mając do wyboru kupić kratę energetyków albo wspomóc beneficjarza, wybraliście opcję wspomóc beneficjarza. Z tej okazji mam dla was złote motto: pusta historia przeglądarki mówi o człowieku więcej niż pełna. Do zobaczenia w następnym odcinku.